Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Dokładnie, moi drodzy. Znowu zapomniałem być na siłce z CJ-em, ale... whatever. Ciśniemy na dach. Podstawowo. Weźmiemy sobie broń. I ciśniemy kuła. Znowu zapomniałem o tej siłce, no. Okej. Dobra, jazda, bierzemy sobie jakiś wózek, no i ciśniemy do... Sądzę, pociśniemy sobie do Big Smoke'a. Okej. Policej. Zauważyłem, że ostatnio jak nagrałem ten odcinek z GTA San Andreas, to był popyt, więc tak, widzimy się ponownie. San Andreas w pięknym Los Santos, ciśniemy kuła. Do wielkiego dymu. Łap zająca. Głupie pały. Yo Carl, see you around. Fuck they doing over here anyway. Punk ass police. Those nosy motherfuckers won't leave me alone. Think I'm Mr. Big or something. But I don't tell them shit. For me, it's all about my homeboy Carl. Yeah, whatever you say. The game is real important, CJ, you know that. You down to represent, baby? Yeah. Look, my cousin is coming in town from Maine, come. I got to go scoop her up. Alright then, come on. Okay. No to ciśniemy w takim razie. Jeśli potrzebujesz broni, wpadnij do Emeta. Jak on ma tylko 9 mm, to po co mi to? Dobrze, ale dobrze wiedzieć, że ta misja już w tej chwili zapowiada, że będzie szczylanie. Dzięki ci, misjo. Dzięki ci, gro. Za spoilerowanie, kurde. Kuła. Czemu ten wóz Big Smoke'a się tak ślizga? Przysięgam. Okej. W ogóle wybaczcie, że tak długo mi idzie nagrywanie tego Q&A, ale nie mam kiedy. Marysia! ten, ale... niestety, jak chcę nagrać z kamerką, a jak już jest późno, jak wracam ze szkoły, to jest już ciemno, więc... no. And I want that grass, comprende? Hey, fuck you, cabron. What? Już chyba rozumiem, dlaczego Marysia, lol. Coffee-o up El Wido before I blow your brains out all over the patio. Chinga tu madre, pendejo. Man, let me get to here. Fuck this, man. Fuck this. Oddawajcie nam kuzynkę Marysię, halo. Okej, musimy go aktualnie, kurde, złapać. Ten grubas nam nie pomoże, oczywiście. Dobra. Ogólnie prosta piłka. Mamy, kurde, zanim... ganiać i go poszczelić, więc... tak. Dobra, te głupie wagosy se szczelają. Get out of here. Ezy. Dziena. Kurde, jaki... ile miał hajsów? A Marysi nie podniosłem. No, pajace. Ej, dobra muzyka leciała. W sumie. Chociaż... dobra, Radio Los Santos. Przestańcie szczyloć! Okej.
Po złej stronie torów. O nie. Czy to będzie ta misja? Hey, Carl. Keeping busy, I hope. Znowu te pajace. Yeah, I know you, Carl. I know everything about you. Don't touch me, you pig hands. That's right, Carl. I got my eye on you. And? Like I give a fuck. We're watching you, Carl. Motherfucker! Nie. What was that all about, baby? You tell me. Oh, hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without Tenpenny taking an interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't thinking of taking a little ride. Three Deep mentioned a little something that might put us deeper in the game. Alright, I'm down. Okej. Tak. To jest ta misja, z którą z jakiegoś powodu tyle ludzi ma problemu. Chociaż jest naprawdę prosta. Znaczy większość problemu jest taka, że Big Smoke to debil, za mnie potrafi strzelać, ale wystarczy naprawdę wiedzieć, gdzie jechać. Można jechać za blisko pociągu, bo inaczej ich nie zastrzeli, trzeba troszeczkę się oddalić. Zaraz zobaczcie, o co chodzi. Jest to sławna misja. All you had to do was follow the damn train, CJ. Mam nadzieję, że nie zobaczymy tego komunikatu, ponieważ nie zrąbałem tej misji od czasów pierwszego mojego grania w tą grę. Przysięgam, więc... Te teksty tutaj smoka w tej misji, to ja po prostu aż na pamięć znam. Wszystkie mnie śmieszą. Dobra. Dawaj, panie. Follow that train, CJ. No i zamiast być zaraz pod pociągiem, polecam być tak. Po prostu troszeczkę się oddalić, widzicie? To działa, on aktualnie w nich trafia. Największy problem mam na tym na konsoli chyba, na PS3, jak ostatnio przychodziłem. To prawie bym przegrał. Oh fuck. Za pajac. Dobra, już jeden leży. To dobrze. Dalej, szczyloj go. Smokuś. Dobrze, ostatni został. Okej, okay. Jak widzicie, easy. Więc mówię, na szczęście nie zobaczyliśmy tego komunikatu. O! SMG. Nice. Pamiętajcie, moi drodzy, SMG najlepszy typ uzików tam, no tych maszynowych broni. Polecam. To miłe. Kurde, prawie bym wjechał w tą lampę. Okej, jesteśmy. Więc tak, przeszliśmy misję, z którą tyle ludzi miało tyle problemu. A jak widzieliście, poszło nam dosyć szybko, pajace! Głupie bolsy. Słuchaj! Kuźwa, spierdalam. No nie! Get out of here! Chciałem pójść od razu do tego, do Smoke'a, ale muszę iść do Clucking Bella, ponieważ kurde, głupie bolsy na mnie czekały, no przysięgam. Okej. Okay. Dawaj pizzę. Nie ten przycisk. L-Shift chciałem nacisnąć. Dziękuję. Dobra. Mamy pełne HP-ki, więc możemy speedulać do Smoke'a, lol. Dobra, CJ. Skończ już. Razem sobie włączyłem na zegareczku licznik czasu. Chociaż ostatni odcinek skończyłem
W sumie idealnie, w idealnym czasie wyszło. Okej, to tylko biznes. Hey CJ! Baby, what's up, man? What's happening, Smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah. You drive. Alright. We going downtown. Nie, żeby to było coś nowego. No okej, okay. Ciśniemy. Fuck. No, man, this is strictly for the home. I gotta be honest with you, CJ. We could be getting into some heavy shit, right? What you went to, Smoke? A lot of shit about to go down, Paul. Family's coming back, ballers pushing base, Russian cats with nothing to lose. A, Ruscy. To ta misja. Z tą misją też miałem wiele problemów na konsoli. Dokładnie powiem, w którym momencie. Ta misja jest fajna aktualnie. Look, Smoke, we go way back. We grows, man. That's what I'm talking about. That's my dog. Hey, look, that's my dog. Pop off. Come in here blasting, all right? I'm down, dog. Hey, baby. Want company? Motherfuckers. No to se pozarywałeś, CJ? CJ, get in here. O, dejła. No nie, zamienili mi tą broń. Tego SMG-ka. That's my dog. SMG-k. Dobrze. Dobra. Dobra, udało się. I po pancerz jeszcze. Okej, okay, nice. No mogę iść, Smoke. Ja, boy. Get out of here, głupie ruski. No nie! SMG zniknęło przede mną. To jest najlepszy moment w całej misji. I to z nim miałem problem na konsoli. Ponieważ sterowanie na padzie. Znaczy będziemy tutaj szczyloć. Oh yeah. Jak widzicie, na PC-cie jest to proste jak barszcz. Proste jak barszcz? No powiedzmy, że to było dobre porównanie. Okej. Dobra muzyka leci. Mamy kurde Radio X, tak się chyba nazywało. Pasuje w sumie idealnie tutaj. Dobra, get out of here. A, bo tam jeszcze tamten żyje, kurde, pajac. Dobrze. Okej, okay, spidziulamy do tego, do tunelu burzowego, tak się chyba nazywał. O, kanał burzowy. Najlepiej tutaj się szczyło, jak leci muzyka Welcome to the Jungle. Niestety nie mieliśmy takiego szczęścia. Ale i tak dobra muzyka leci. Oh snap! Naprawdę się wkurzyli. Się ich najebało za przeproszeniem. No i w tym miejscu na konsoli już miałbym dosłownie końcówkę życia. A ja prawie nie utraciłem ani odrobinę
znaczy życia, no wytrzymałości naszego motocyklu, tak? O! No elo. Teraz najlepszy moment. Michael Bay. Oh boy. Maybe I should have one name so I could be on the radio. After my rebirth, when I found myself. Nice work, DJ. Here we go. Man, I used to hate this tunnel when we was kids. Bum szakalaka. Chyba żeśmy ich zgubili już na dobre. Nice. Nice. No i znowu mi zwrócili tą broń, kuźdę, no. Okej. To póki mamy jeszcze czas, ponieważ odcineczek trwa około w tej chwili 16 minut, to sądzę, że możemy pocisnąć sobie do... do kogo by tu pocisnąć? Możemy pocisnąć sobie do tego, do Caesara. Rasta. Dobra. Dobre rady, jo, nie ma co. A i też miałem jeszcze powiedzieć, że sorry, że Sonic teraz troszeczkę tak ucichł na moim kanale, ale o to akurat mówiłem na strumyku, że nagrywałem Sonika, ale nagrało mi biały ekran. OBS się mnie nie chciał słuchać, no i muszę nadgonić, jeszcze nie nadgoniłem. Po nagrywaniu tego odcinka mam zamiar nadgonić. Więc Sonic niedługo powinien bynajmniej powrócić. Jak ja jeżdżę? Musisz być w Lowriderze. O, czy ja jeszcze nie zrobiłem tej pierwszej misji od niego? To zróbmy więc. W sumie będzie idealna końcówka odcinka. Wysoka stawka, lowridery. Hey, hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Gonzalo Force. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose, eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. No okej. Okay. Czyli tak, będziemy się ścigać lowriderami. Więc mówię, według mnie to taki... I taka idealna misja do zakończenia, kurde, dzisiejszego odcinka. Kurde, Caesar, wypierdzielaj się swoim lowriderem. Tfu na ciebie. No to ty nie zostawaj w tyle, pajacu. Ja wiem, gdzie jechać. Okej. Gin, dziwko. Zawsze to robię. Okej, dobra, pajace. Zróbcie miejsce dla kurde prawdziwego czempiona czy coś. O, fuck. Żyje? Kurde, jak ja cię jeżdżę? Ratunku! Dobra. Nie zdążyli mnie przegonić, pomimo to, że miałem spore problemy. Ten lowrider ogólnie sam z siebie się ślizga jak na lodzie. Nie lubię tego w systemie prowadzenia San Andreas. Dużo samochodów się po prostu ślizga. Wiem, może to głupio zabrzmi, ale w Trójce uwielbiam najbardziej, jak się jeździło. Ponieważ tam wszystkie samochody były jak czołg, ale więc chociaż nie ślizgały.
Chociaż, o, w Vice City było tak zróżnicowane, tak było idealnie. Było pomiędzy czołgiem, a takim ślizgaczem. A wydaje mi się, że w San Andreas po prostu polecieli za bardzo z tym ślizganiem się i wszystko się ślizga jak porąbane. Okej. Okay. Da się do tego przyzwyczaić, ale czasami nie da się po prostu ogarnąć samochodu. Okej, okay, nice. Misja wykonana, ja boy. Będziemy mijać, kurde, tych pajacy. Chyba że nawet nie dojadą. O kurde, chyba nawet nie dojechali, aż takich zostawiłem w tyle. Kurde, Bobcat. Wait up, ile mamy czasu? 21 minut nagrywam. Kurde. No przestań jeździć jak wariat. Jezus, wszyscy tutaj tak jeżdżą. Wait up, muszę zobaczyć teraz w ogóle godzina. Zobaczysz, tak patrzę tutaj teraz. Dobra, chodźmy już do OG Loka, lol. Zobaczmy, co on tam ma. Okej. Gorzej, jak mi napiszesz, że mam wrócić pomiędzy tą i tą godziną. Jeśli tak będzie, to skończymy odcinek. O, dobra. Plaża, dzika plaża. A, dobra. To trafiłem idealnie. No, gangster, I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. Oh, you yeah. Don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Let's shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. No okej. Okay. W takim razie idziemy kraść dla OG Loka. Czy tam Jeffreya. Jest, tu jest policja i nie mogę ukraść jakiegoś samochodu z ulicy, bo zaraz zaczną mnie gonić. Wezmę to. Okej. Okay. To ciśniemy w takim razie na plażę. Pominąłem zjazd na tą plażę. Dobra, wjadę. Nice. Szkuźdę. No elo. No dobra. Jakie tam dzikie tańce się dzieją w ogóle. Dobra muza. Hey, what's poppin'? Just hanging out, you know. Rozwala mnie to po prostu. Wszystko Y, ale nie jest takie typowe tak. No okej, tak, znowu tańczymy, moi drodzy. Znaczy, wtedy tańczyliśmy samochodem, teraz tańczymy CJ-em. Jej. Kocham to po prostu. Okej. Okay. Nie w tempo, super. Hej, hej, hej. Jeden plus tej misji jest taki, że jest dobra muza. Kuźdę, no. CJ, skup się, CJ-cie. Kuźwa.
pretty good dancer. Do you need a doctor? Czy mi idzie Zero tak źle? Dobra, lepiej chyba. Jednak kiedy ostatni raz zacząłem ten najlepszy komentarz, czyli niesamowite czy coś, niesamowicie, nie wiem. Jakoś się nazywał na pewno. No, czy to się kończy? Zlagrzyło mnie! Dobra. Czy to starczy? Jezus, dzięki. Dobra. Zapierdzielamy... Aha, musimy poczekać, jak ona wsiądzie. Zapierdzielamy jej tą furgonetkę. Hej! Woo! Dobra muza. Dobra. Znaczy idzie nas szczyloć, głupie gangstery. Oh fuck. Dobra. No nie, jeszcze bolsy. Spróbujcie tam jest szczyloć, nie? Ej, nie szczylili. Nie wierzę. Okej. A ten Playback FM czasami naprawdę dobre nuty lecą. No i właśnie przestało lecieć, no nie. Oopsie daisy. To nie tutaj. Myślałem, że tam trzeba skręcić, ale nie. To tutaj, okej. Nice. No i żeśmy zakosili, kurde, dorąbany sprzęt z plaży. Okej, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Dokładnie, chcesz się kuźdę bić, to chodź, pajacu, chodź na solo, kuła. Dobrze, dawaj hajsy. Tak więc dziękuję za nie i na razie, moi drodzy, do zobaczenia. See ya!